Tak zaszczytnie nie czuję, nie? To jest generalnie moja wola, że tak powiem, tak, potrzeba oddania. Jestem zdrowy, mogę się podzielić sobą, no więc mam nadzieję, że znajdę swojego bliźniaka. Jeżeli chodzi, właśnie pan powiedział zdrowie, tak? Dzisiaj na pewno ten bieg jest promocją zdrowia, ponieważ on się zrobił już takim nieco rodzinnym, biegną rodzice z dziećmi. No i przede wszystkim dlaczego? Żeby promować sport i zdrowy tryb życia. Waszą ideą jest również taki tryb życia, zwłaszcza, że jesteście kolarzami, spadochroniarzami, różne dyscypliny sportu. Dokładnie. Nie tylko biegamy, robimy wiele innych rzeczy. Wspiera nas też kupę osób, bardzo duża grupa osób, które tak naprawdę nie uprawiają jakichś takich sportów jak my, ale wolontariuszy czy ludzi aktywnych zapisanych do drużyny Szpiku czy dawców jest bardzo dużo. Na szczęście coraz więcej chyba ludzi rozumie tą potrzebę, coraz więcej ludzi się zapisuje, bo tak naprawdę możemy podarować kawałek siebie komuś i tak naprawdę komuś uratować życie, a to jest chyba najważniejsze. Ta świadomość, powiedzmy, wśród społeczeństwa jest coraz większa, bo nie tylko pójdę zapisać się, jak przyjdę, to do czego? Nie, no, zdarzają się przypadki, że ludzie odmawiają, tak? Bo generalnie rzecz biorąc, zapisanie się do dawców, tak? Nie podpisujemy tak naprawdę cyrografu na siebie, tak? Zdarzają się niestety przypadki, że ludzie rezygnują, tak? Jak znajdzie się bliźniak, jesteśmy informowani, albo się zgadzasz, albo się nie zgadzasz, nie? Tylko tak naprawdę trzeba się zastanowić, jeżeli daje się komuś nadzieję, to trochę nie do końca w porządku jest, jak się człowiek wycofuje. No nie planuję się tak daleko, ale jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jak najbardziej przyjadę tutaj i postaram się trzeci raz z rzędu walczyć o zwycięstwo. Trasa bardzo super, bardzo profesjonalnie zabezpieczona. Nie było żadnych tam incydentów na trasie, także tutaj wielkie brawa dla organizatorów, dla RCS-u, że tak perfekcyjnie zorganizowali bieg dzisiaj. Да, здесь впервые бежала, трассу не знала какая, поэтому старались аккуратно начинать. Перший раз она тут, и не знала, какая есть трасса, чи есть там гури, чи не. И так бегла с початку по малютку, чтобы станчило до конца бегу тебе. W tym roku, tak jak pan redaktor powiedział, no, cieszymy się, że już od kilku lat, z roku na rok liczba uczestników biegu wzrasta i wzrasta i to w sposób wzrosty, żebym tak powiedział. W tamtym roku byliśmy bliscy przekroczenia 1000 uczestników, w tym roku na starcie biegu pojawiło się, było odebranych 1409 pakietów startowych, także jest to naprawdę imponująca ilość osób. Z całego przebiegu imprezy jesteśmy zadowoleni. No, w tym roku dzięki pogodzie, do 10 padał deszcz, ale już później zrobiło się naprawdę ciepło. Była też rekordowa ilość widzów na widowni. Cieszymy się, że bardzo licznie uczestniczyły w biegu nasze szkoły, które co roku nas wspierają i przychodzą tutaj kibicować. Również mają swoją kategorię biegową. Także tych ilość uczestników i zarówno widzów z roku na wzrasta i jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. To cieszy i buduje. No, widać po uczestnikach, prawda, że oprócz tych, którzy przygotowują się do jakichś tam zawodów, jest duża grupa osób, które uprawiają biegi rekreacyjnie, ale jest też spora grupa zawodników z zagranicy, którzy przyjeżdżają do nas co roku. Przyjechali w tym roku zawodnicy z Kenii, tradycyjnie już z Ukrainy, zresztą Ukrainka w kategorii kobiet wygrała ten bieg.
były też panie z Węgier, z Rumunii, także ta ilość tych zawodników rośnie, a to, że oni traktują nasz bieg jako bieg bardzo poważny i przygotowujący ich do innych dużych imprez, to nas tylko cieszy. Wspomniał pan o młodzieży. Dzisiaj na tej młodzieży mieliśmy bardzo dużo, zarówno jeżeli chodzi o chłopców, jak i dziewczynki. Zwycięzcą w jednym i drugim, które byli nasi podopieczni tutaj, z naszego macierzystego Lubina, z Sokoła Lubin. To też jest taki wielki plus, bo tyle dzieci i młodzieży startuje. Wielki plus. Zresztą u nas lekka atletyka w Sokole Lubin stoi na bardzo wysokim poziomie. W szkole sportowej numer 7 mamy klasy sportowe o profilu lekkiej atletyki, także cieszy, że te osoby zaczynają już pierwsze sukcesy swoje osiągać na naszym biegu. Jeszcze ostatnie pytanie dotyczące tego organizacyjnie. Było to ciężko w tym roku ugryźć. Czy jesteście zadowoleni? Znaczy, co roku uczymy się, tak? Liczba osób jest coraz większa. W tym roku była naprawdę duża i spodziewamy się, że w przyszłym roku będzie jeszcze większa. W chwili obecnej za moimi plecami zawodnicy biegną, a troszeczkę dalej widać, że powstaje hala, która w przyszłym roku już będzie otwarta i dzięki temu dojdzie nam dużo miejsc parkingu przy hali i logistycznie będzie nam dużo łatwiej to zorganizować. W tym roku jesteśmy troszeczkę tym jakby ograniczeni, ale w przyszłym roku będzie to dla nas duży plus i nie boimy się jeszcze większej liczby uczestników. Uczucie jak zwycięzca przede wszystkim, to uczucie fantastyczne. Dziś byłam trzecia, więc nie było mi dane poczuć się smaku zwycięstwa, ale no pierwsza trójka, wiadomo, medal jest, więc trzeba się cieszyć. Trasa, przyznam, bardzo trudna, wymagająca, ponieważ dużo podbiegów, to niby nadrabialiśmy z biegami, ale trzeba było na tych podbiegach się nieźle trudzić. No i do tego deszcz, który wcześniej spadł, powodowało, że powierzchnia była śliska i biegło się nie tak komfortowo jak powinno. Jeżeli chodzi o organizację, o prawę, to jak najbardziej na plus. Startuję w wielu biegach ulicznych i tutaj no, Lubin stanął na wysokości zadania, jest naprawdę w porządku. Potraktowaliśmy to jako taki bieg partnerski, nie chodziło o wynik, chodziło o to, żeby razem sobie przebiec. W moim przypadku był to już trzeci bieg, pierwszy, także postanowiłem jej towarzyszyć, trzymaliśmy się gdzieś tam przez cały, no prawie przez cały bieg razem, także o to chodziło. Dla mnie przede wszystkim wielka satysfakcja, że ukończyłam ten bieg, przede wszystkim. Tak jest. Jeżeli chodzi o rywalizację, to rzeczywiście co roku większa, mocniejsza. Coraz więcej ludzi się zjeżdża, rzeczywiście fajne pieniążki tutaj płacą. I przede wszystkim start bez spisowego, duża impreza się robi. Z perspektywy zawodnika, warunki można powiedzieć idealne, bo słońce zaszło, nie było tak gorąco. Ale z perspektywy mojej, no to rzeczywiście ciężki wyścig, bo pół godziny wcześniej biegałem mile, gdzie mnie chłopaki mocno tam pocisnęli. Wygrałem mile. No, nadeszka rzeczywiście za krótka przerwa, nie doszedłem do siebie i tak z problemami, ale gdzieś koło 25 miejsca przybiegłem i chyba jestem na podium górników spoza KGHM-u, także to był mój cel na dzisiaj, który wykonałem w 100%. Masz sobie pytanie, jesteś triatlonistą, bieg zawsze traktujesz jako po prostu porządny trening, czy dzisiaj jesteś zadowolony właśnie z tych ćwiczeń? Tak, oczywiście, no, z każdą dyscyplin, jeżeli gdzieś oddzielnie startuję na zawodach pływackich, kolarskich czy biegowych, to jest jakaś metoda sprawdzenia się i mocnego treningu. Teraz akurat już jestem po sezonie triatlonowym, który zakończyłem miesiąc temu. I właśnie zbliżałem się trochę mocniej zabieganie, gdzie tutaj mamy warunki doskonałe. I dużo startów teraz właśnie na jesień tych biegowych jest. Gdzie jeszcze właśnie będę za dwa tygodnie startował, być może jeszcze gdzieś dalej jakiś półmaraton. Także to jest też taki element moich przygotowań nawet do przyszłego sezonu już.
28. biegu barburkowym o lampkę górniczą wzięło udział sporo młodych mieszkańców naszego miasta. Dziewczęta i chłopcy rywalizowali w kategorii młodzieżowej. Najlepsi okazali się Ewa Jankowska i Dawid Szewczyk. Jak zawsze biegło się ciężko, pomimo iż jestem w drużynie już 3 lata. Rywalizacja była spora, przyznał nam Dawid Szewczyk z Sokoła Lubin, który wygrał bieg w kategorii młodzieżowej chłopców. Start na takich zawodach jest dla mnie oderwaniem się od rywalizacji, jaką mamy w ciągu roku. Jest to również wspaniały trening, dodała Ewa Jankowska, również z Sokoła Lubin, która okazała się bezkonkurencyjna wśród dziewcząt. Szczerze, że była bardzo mocna ekipa kobiet. Jestem właśnie po 20 kilometrach w Paryżu, Mistrzostwa Świata Wojskowych, gdzie zajęliśmy złoty medal, zajęłam drugie miejsce. Także ciężko było, ale chciałam się postigać, przejechać. I dalsze plany to maraton Surinam w listopadzie za też wojskowych mistrzostw świata. Ja to... Tak, to taka musztra, można powiedzieć. Tak. Czuje pani już tych kilometrów w nogach, mimo tego treningu ciągłego biegu? Czuję, właśnie to tutaj przyjechałam, żeby zrobić mocny trening, bo dzisiaj od razu jedziemy na obóz do Szklarskiej. W zeszłym roku pani wygrała bieg olimpijski. Jeżeli chodzi o rywalizację zawodników, to jak to wyglądało w kilku? O, dużo mocniejsza stawka była, także trzeba było ścigać się do samego końca. Dużo sił kosztowało, ale walczyłam do końca i cieszę się z drugiego miejsca. Drugi raz, w zeszłym roku byłam po raz pierwszy. Bardzo dużo ludzi, o wiele więcej. Organizacyjnie no pewne rzeczy też okażą się dopiero teraz po biegu. Na pewno, muszę to powiedzieć, minusem jest brak wody na mecie i to jest koszmar. Absolutnie do poprawy, bo tak nie może być. Co do pozostałych rzeczy, no dzisiaj były mniejsze kolejki niż w zeszłym roku. Widać, że więcej osób w biurze zawodów. No miejmy nadzieję, że też z biegiem lat będzie to wyglądało coraz lepiej, ale ilość zawodników bardzo też. W zeszłym roku rano był przymrozek, było koszmarnie zimno. Potem się zrobił straszny upał, więc nie wiadomo jak się ubrać. Generalnie za ciepło jestem ubrana. Dzisiaj było podobnie, bo była straszna ulewa, było chłodno, a w trakcie biegu znowu za gorąco, więc jakoś tak z pogodą średnio. Ale ogólnie bardzo fajna impreza u nas, takie tradycyjne zakończenie sezonu, więc przyjemnie się spotkać z dużą ilością osób. Staramy się. Mamy dwóch synów, więc staramy się sportowo żyć, ponieważ musimy rozładować gdzieś tą energię, która też w nich tkwi i w nas, więc no myślę, że każdy się stara jednak ten zdrowy tryb życia wprowadzić, ten szalony rytm życia, tak, w którym gdzieś tam jesteśmy. Kontakt z naturą, bieganie na świeżym powietrzu, kontakt cały czas. Ludzi. Mnóstwo endorfin, tak. Mnóstwo nowych forma znajomych. Szczęścia się wytwarza. Przede wszystkim zdrowie. Oczywiście w formie rekreacyjnej to jest na pewno bardzo dobre dla zdrowia. I atmosfera tych imprez też na pewno, tutaj trzeba o tym powiedzieć, że jest rewelacyjna, tak? Widać po nas, prawda? Tak. Po 10 kilometrach wszyscy uśmiechnięci. Tak. Trudny bieg, ze względu na podbiegi, duża ilość podbiegów, trochę górek jest, tym bardziej jak się pcha wózek, no to wymaga. Też pocieka chyba została w trakcie drogi, czy tak? No tak, zmęczył się tym biegiem. Na 9 kilometrze już znużył się. Czy pan kontynuował jakiś, nie wiem, zarzał sport na takie dziecko? Tak, dokładnie, dlatego po to biegam z wózkiem, żeby od dziecka zarażać. Wcześniej z córką biegałem, córka już trochę porosła, wyrosła z wózka, chociaż czasami też mi wejdzie i biegamy na zmianę.
Dzisiaj została zarejestrowana 600 osoba do bazy DKMS-u jako potencjalny dawca szpiku. To chyba dla Was bardzo budujące i cieszę, że tak wiele osób tak jednak zgłosi się. Patrząc na to, że zapotrzebowanie na dawców jest potężne, a prawdopodobieństwo trafienia to jest 1 do 25 tysięcy, to ilość zarejestrowanych osób zwiększa szanse dla osób chorujących, tym bardziej, że mamy informacje na temat osób chorujących w Lubinie i w Legnicy. Tym bardziej liczymy na to, że dzisiejsza akcja pomoże nam i może dzięki Bożej pomocy trafimy w tego jednego konkretnego dawcę, w tego bliźniaka genetycznego. Czy zawodnicy zbiegali dzisiaj do Waszego namiotu, czy składali deklarację? Zarejestrowaliśmy do tej pory ponad 40 osób. Byli to zawodnicy, ale były to też osoby towarzyszące. Okej. Wasze, powiedzmy, przyszłościowe plany. Teraz gdzie startujecie, gdzie będziecie? W dniach 13-14 listopada planujemy rejestrację na Hucie Miedzi Głogów. W planach mamy również przeprowadzenie rejestracji na zakładach górniczych. Myślimy o ZG Rudna. Czyli tak bardzo górniczo, tak adekwatnie do tego biegu, no i... Ja nie wiem, czy jak będzie ten... Generalnie MTS, czyli Miedziowe Towarzystwo Sportowe Zrzesza Górników. W większości pracujemy w zakładach górniczych. Łączy nas pasja, łączy nas sport, ale łączy nas również właśnie chęć propagowania dawstwa szpiku. I dlatego działamy wśród naszych kolegów, bo to środowisko znamy, to środowisko jest nam bliskie. To środowisko jesteśmy w stanie, staramy się zmobilizować. Nie ukrywamy, że liczymy też na pomoc naszych przełożonych, naszych zakładów pracy. Proszę pana, nie dać się ponieść ambicjom, uważać na wiek też i swoje robić. Bo nie tylko biega, pan chodzi. Tak, no powiedzmy długie marsze. Między innymi setkę sudecką, sześciokrotnie, maratony też tam, powiedzmy jakieś takie, lubińską setkę, to nie wiem, trzecia chyba w tej chwileczce także. Ale dziękuję Bogu, że jeszcze nogi chude, ale noszą. My bardzo dziękujemy, tak. Że raczy pan za każdym razem takie zawody. I chciałem podziękować wszystkim, którzy do końca cierpliwie czekali tutaj, powiedzmy, na tego ostatniego zawodnika.